74-59 w meczu otwarcia półfinałowej rywalizacji koszykarza Asseco Pro Comu Gdynia w czwartek o 18:00 ponownie wybiegli na parkiet hali sportowo-widowiskowej Gdynia. Dzisiejszy mecz poprowadzi Drugi mecz półfinału przeciwko Enerdze Czarnym Tomas Paczesas rozpoczął piątką. Eldridge, Ewing, Woods, Witka oraz Chrycaniuk. Pierwsze minuty to skuteczna gra Energii Czarnych. Po nieco ponad 3 minutach gry o czas poprosił Tomas Paczesas, który wprowadził na boisko Krzysztofa Szubargę i Tomiego Adamsa, a już po chwili sięgnął po kolejnych graczy z ławki. Gospodarze poprawili defensywę i szukali rytmu w ataku. Po ładnych akcjach punkty zdobywali Piotr Szczotka i Adam Chrycaniuk. Emocje już na początku spotkania były ogromne, a mistrzowie Polski minuta po minucie odrabiali straty. Dobry początek pozwolił Enerdze Czarnym zwyciężyć pierwsze 10 minut różnicą 6 punktów. Już 1,5 minuty po wznowieniu gry, kiedy za 3 trafił Daniel Ewing, a przewaga gości stopniała do 5 punktów, przerwę na żądanie wziął Daniel Sadomaitis. Po indywidualnej akcji Daniela Ewinga w 5 minucie drugiej kwarty było 24-27, a kiedy w kolejnej akcji z pół dystansu przymierzył Adam Chrycaniuk, z przewagi czarnych pozostał tylko 1 punkt. Po kolejnej przerwie dla trenera gości czarni, podobnie jak w pierwszych minutach meczu, zagrali skuteczniej i po 2 kwartach prowadzili 44-31. Otwarcie trzeciej kwarty 10-2 dla gospodarzy, z czego 5 punktów zdobył Daniel Ewing. W kolejnej akcji kapitan Asseco Pro Comu idealnie dograł piłkę do Adama Chrycaniuka, który nie miał problemów z umieszczeniem jej w koszu. I kiedy Pro Com był bardzo blisko, czarni utrzymali kilkupunktowe prowadzenie dzięki rzutom Jerema Blessingame'a. Po 30 minutach goście prowadzili różnicą 10 punktów. Decydującą kwartę celnym rzutem za 3 rozpoczął Courtney Eldridge. Po dobrej obronie, kontrataku i trójce Tomiego Adamsa było tylko 54-58, lecz podobnie jak wcześniej, po dobrym fragmencie gry Mistrzów Polski i czasie dla Daniusa Adomaitisa, czarni zdołali obronić kilkupunktowe prowadzenie. Pro Com nie rezygnował. Z dystansu, z bardzo trudnej pozycji, kolejną trójkę trafił Tomi Adams. Adams za 3! Drużyna ze Słupska zdołała jednak dowieść prowadzenie do końca i wygrała ostatecznie 76-63, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. Mecze numer 2 i 3 w niedzielę i wtorek odbędą się w słupskiej Gryfie. I proszę Państwa, Energa Czarnych Słupsk pokonuje hali sportowo-widowiskowej Gdynia Asseco Pro Com. Chcę pogratulować czarnych. Straciliśmy przewagę boiska, teraz musimy ją postarać się odzyskać. Jak zawsze mówię pokraszam, że jak przegrywamy z Burki, przegrywamy mecz. Dzisiaj tak się stało. Wszystko przed nami, teraz była gra do 4 zwycięstw, teraz 0-0, gramy do 3, nie mamy przewagi boiska, no ale w takich sytuacjach wiele razy byliśmy, także musimy odzyskać to i jedziemy dalej.